Oj, co to się dzieje? Co? Nie ma podręcznika na to, jak być pisarzem. Ja jestem w szoku, że to ja napisałam, nie? Oficjalnie koniec sumienia. Ktoś mi rozlał coś pomarańczowego na dywan i muszę go teraz prać. Obydwa muszę prać. Ogólnie rzecz biorąc, to mam dzisiaj taki luźniejszy dzień, bo w sumie to vloga już zrobiłam. No i zaczęłam perspektywę Conora. Także myślę... A i jeszcze Juto nie ma dzisiaj w domu, więc dzisiaj będę miała schizy wieczorem. Z uszami. Jak to ja? Pójdę pod prysznic, wykoszeruję się, a po prysznicu sobie sobie maseczkę. Siądę do recenzji Natalii Brożek. Książki Natalii Brożek. No, nareszcie jest pięknie, wywietrzone i od razu jakoś tak lepiej się człowiek czuje. Ogólnie chciałam powiedzieć dwa słowa na temat Wincenta, Julii Brylewskiej. Opowiadałam o niej kiedyś na vlogach, że jestem ciekawa jej twórczości, co ona tam sobie pisze, ale przede wszystkim byłam ciekawa owego Wincenta, bo zachęcił mnie opis o... złodzieje, który musi ukraść bardzo drogi brylant z ręki pięknej dziewczyny. No cóż, zachęciło. Rozdział 10. I na ten moment jest bardzo fajne, ale Vincent bardzo mi przypomina Gilberta. Nie, on mi jednak nie przypomina Gilberta, chociaż Gilbert to są ciepłe kluchy. A Vincent jednak tak trochę... On tu trochę dominuje, co nie? Ale nie wiem, podoba mi się ten Vincent z tego względu, że on jest taki chytry, taki szybki, taki nieprzewidywalny jest, trochę taki czarujący. Pamiętacie, jak parę dni temu mówiłam, że moja twarz dziwnie wygląda i że mam zmarszczki i że w ogóle się sobie nie podobam? To ja wam coś pokażę teraz. Kto to jest? Nie? Patrzcie. Kto to jest? Nie wiem, czy ja kiedykolwiek byłam tak zadowolona ze swoich zdjęć. Po prostu znalazłam dobry kąt. Od kątu tyle zależy, nie? No, ogólnie nagrałam rolkę. Zrobiłam zdjęcie do recenzji, dodałam tą recenzję. Zapomniałam, jak ta bluza jest wielka. To jest amerykańska XL-ka. Kanał Sejmu otrzymuje srebrny guzik. Jeżeli nie wiecie, czym jest srebrny guzik, to mogę wam jeden pokazać, bo akurat mam jeden pod ręką.
zaczęłam pisać. Ja nawet jednego rozdziału jeszcze nie skończyłam, a ja już płaczę jak głupia. Rozdziały, bo siedziałam trochę na live'iku, z dziewczynami pogadałyśmy. Też się mogłam nawet skupić na live'ie, to jest dla mnie szok, że w pewnym momencie już wszyscy poszli, została tylko jedna osoba, a ja sobie tam skończyłam ten 28 rozdział. Jestem w sumie zadowolona, bo jakoś tak jest dużo emocji. Jest to ten moment w powieści, kiedy ja cały czas płaczę i ubolewam, bo jest to wzruszające i smutne jednocześnie. Dwa rozdziały na dzisiaj zrobione, myślę, że wystarczy. I teraz tak, jutro mam pracę na rano, o 8 wychodzę z domu, więc teraz zrobię sobie kolację. Zadzwonię chyba do mamy, bo ostatnio nie gadałyśmy, byłam cały czas zafiksowana tymi książkami i wszystkim. Dzień dobry. Nie wiem, jakim cudem ja wstałam w ogóle. Jest 6 rano. Za 2 godziny muszę wyjść. Patrzcie, jak jest ciemno w mieszkaniu. Już dawno tak wcześnie nie wstałam. Zrobię sobie maseczkę, żeby się trochę rozbudzić. I może siądę do poprawek. Nigdy więcej. Nie mogę sobie robić maseczki po prysznicu. Bo po prysznicu muszę sobie dać samoopalacz. Kupiłam sobie ostatnio takie 3 w takim koreańskim miasteczku w Japonii. Mam taką oatmeal, mam z granatem i z drzewa herbacianego. Drzewo herbaciane zajebiście działa mi na skórę. Nie wiem, co w sumie robić, bo zrobię to. Jeszcze nigdy o takiej godzinie sobie maseczki nie robiłam, zwłaszcza przed pracą. Ale wiem, że jak ja wyjdę tak, ja zawsze rano mam taką twarz, taką opadniętą. Bardzo, bardzo nie lubię ostatnio tak wyglądać. A maseczki chyba mi trochę pomagają. Zawsze będę boomerem i zawsze nie będzie mi się podobało to, że ludzie teraz pracują na YouTubie i w socjalnych mediach. Czy upodobania? Tak, bardzo. Jeżeli on nie odpadnie, to... Chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, jeżeli chodzi o ostatniego vloga w kwestii beta readerów, bo mniej więcej określiłam tam swój punkt widzenia, swoje doświadczenie, jak ja podchodzę do sprawy, jak ja szukam beta readerów, ale też kierowałam się doświadczeniem moich koleżanek pisarek, bo parę ich znam i należy też podkreślić, że każdy pisarz ma inny przepis na sukces. Na to, jak podchodzi do pisania, na to, jak pisze, na to, czy będzie miał beta readera, czy nie, bo wiele osób nie ma. Nie ma podręcznika na to, jak być pisarzem. Niektórzy piszą w draftach, niektórzy nie piszą w draftach, niektórzy mają betę, niektórzy nie mają bety, niektóre osoby płacą, żeby wydać swoje książki. Bo mówię, no każdy ma inne podejście do pisarstwa. Najważniejsze według mnie jest to, żeby jednak znaleźć swój sposób, swoją drogę, w której będziemy się utwierdzać, w której będziemy się ulepszać. Jest taki filmik na internecie, gdzie Jeremy Luke, czyli gość, który inspirował mnie przy tworzeniu Gilberta, powiedział takie fajne słowa, które właśnie cały czas mi siedzą w głowie i o których cały czas tutaj teraz nawiązuję. You know, if you like editing, directing, going on TikTok and being an actor and you can really juggle that and... You know, make if that's something that you like, go for it. Like, I'm not about, like, there's no rules. There's no, that's the thing, is like, there's no playbook for this. You know, there's really no playbook. All the rules, there are no fucking rules. You know, take the rules and throw them out the door. But just, you know, go after what you love. And if it makes you feel good, in my experience, from what I've seen in my personal experience,
If it makes you feel good and you like it, do it. Ktoś pisze trzy książki naraz, ktoś może pisać tylko jedną. Ktoś pisze książkę 3 miesiące, ktoś pisze miesiąc, ktoś pisze 2 tygodnie. Ja nie szukam beta readera na grupkach facebookowych, bo wiem, że to nie działa na mnie dobrze. Bo wiem, że potem ciężko wychodzę z takiej sytuacji. Mam zajebistą beta readerkę, która jest moją widzką od lat. I jest to najlepsza beta, jaką sobie mogłam wymarzyć. Dlatego też nie można mówić, że jak widz i fan, to nie powie ci krytycznie o książce. Trzeba po prostu spróbować, pogadać, zapytać i sprawdzić, czy osoba rzeczywiście podchodzi do książki krytycznie. Także to nie można, to jest to samo z przyjaciółką. Nie można dawać przyjaciółce, bo przyjaciółka ci nie powie szczerze o książce. No nie musi tak być. Nie każda przyjaciółka będzie ci mówiła, że twoja książka to jest najwspanialsze dzieło na świecie. Także nie można też wychodzić z założenia, że no, że to jest czarne, to jest białe. Ja totalnie rozumiem słowa niektórych ludzi w sprawie właśnie tamtego segmentu na temat beta readerów. Jednak też trzeba brać pod uwagę, że nie wszystko musi być zero-jedynkowe. Jak ktoś na przykład chodzi na warsztaty, no to super. Ale jak na przykład ktoś nie szedł na warsztat jakiś pisarski i był samoukiem, to też super. Jakby każdy ma swój sposób na to i każdy osiąga sukces inaczej. Idzie inną drogą i to jest zajebiste w pisaniu, że każdy osiąga swoje w inny sposób. A no i w sumie tyle chciałam powiedzieć, tak żeby dokończyć ten wątek. Jest 7:30, za pół godziny muszę wyjść z domu. Zresztą jeszcze pociąg se sprawdzę w ogóle, nie? Za godzinę muszę wyjść z domu, tutaj widzę. Także chyba to jest dobry moment, żeby siąść do poprawek. Fajnie mi się poprawia, bo teraz jest taki moment w książce, że próbujemy coś osiągnąć, nie? Jest jakiś cel i gdzieś tam mam z tyłu głowy, że już to ogólnie jest ogarnięte, że nie muszę tutaj się jakoś specjalnie gimnastykować, tylko to już jest po prostu gotowe. I tutaj patrzę, czy to fajnie brzmi, tu jakieś powtórzenia, to zastępuję i w sumie czuję się git, że gdzieś tam się pogodziłam z tymi błędami i z tym, że tekst dalej nie brzmi tak idealnie, jak mi się wydawało. Zrobiłam też update ośki czasu, także wydaje mi się, że będę się zbierać. Po pracy też na pewno siądę, bo jestem do 15:30, więc wieczorkiem jeszcze sobie raz usiądę, może skończę ten 30 rozdział. Szybki outfit check, mam dzisiaj czarny golfik, czarne jeansy, takie trochę dopasowane. I do tego będzie nowiutka kurteczka z Uniqlo, którą ostatnio kupiłam. Bo ostatnio stwierdziłam, że ubieram się trochę za workowato i nie czuję się ostatnio atrakcyjna. Więc dzisiaj tak bardziej dopasowane. Trochę czarnego, trochę brązowego. Chyba jest gicior. Wróciłam z pracy jakieś 3 godziny temu. Długo się zbierałam, żeby coś jeszcze tutaj nagrać, bo w pracy miałam taką przeorkę, że nie byłam w stanie podnieść ręki, ani się zgiąć, ani wstać. Takie kurczę, trochę ciężki dzień był dzisiaj. Po pracy napisałam Juto, że miałam tak ciężki dzień i czy możemy jechać na KFC. I pojechaliśmy na KFC, zjadłam 2 twistery z teriyaki i było dobre. No ale po prostu trzeba zakończyć dzień i spróbować jutro jeszcze raz. I taki jest morał dzisiejszego dnia. No cześć, dzień dobry, jest 30 listopada, ostatni dzień listopada, moi drodzy. Robi mi się tam śniadanie powoli. No i jaki jest plan na dzisiaj? Poprawki. Ze 2 rozdziały dzisiaj poprawić. Widzowie, Kinga z kanału Blondynki też grają wróciła. Trzymaj go, przez 1,5 roku na jej kanale.
Oh my god. Ow! God damn it. Nie mogę powiedzieć, co tu się dzieje. Ale dużo się tu dzieje i wiem, że teraz będę miała wielki problem, żeby to wszystko jakoś poukładać, żeby to miało sens, żeby to logicznie pasowało, żeby mi się to wszystko nie wysypało, bo jest tu okropnie dużo elementów. Będę musiała to sobie zaraz wszystko na nowo rozpisać. Ośka czasu jest oczywiście update'owana cały czas. Skończyliśmy rok 2017. I weszliśmy właśnie w 2018. Rzecz biorąc, straciłam rachubę czasu, nawet nie wiem, ile tutaj już siedzę, ale dobrze mi się to wszystko rozpisuje i nie mam aż tylu powtórzeń tutaj. Dla mnie to jest hit, jestem w najbardziej skomplikowanym momencie historii, gdzie po prostu stres mnie zżerał. Czy tam wszystko jest ok, czy to jest wszystko w porządku, czy to się klei, czy to tak właśnie jest. Masakra. A tu się okazuje, że tu nie ma w ogóle praktycznie błędów. I teraz skupiam się na tym, żeby sobie wszystko rozpisywać na kartce jednej, bo tak tu miałam na 10 to rozpisane. Czuję się mega. I w sumie pisałam przed chwilą z koleżanką Martą. Ona też pisze, jest pisarką, będziemy wydawać w tym samym wydawnictwie. I ona mi na przykład mówi, że jak to jest, że ja tak szybko to sumienie ostatnio ogarniam. I zdałam sobie w sumie sprawę, zwłaszcza dzisiaj jak czytałam, że to dlatego, że po pierwsze w końcu się przekonałam do tej historii, w końcu jakoś tam uwierzyłam w nią, a po drugie, ta historia już jest skończona. Jak ja to zrobiłam, że w marcu tego roku napisałam drugą połowę książki? W sensie pierwszy draft sumienia był o połowę mniejszy od drugiego draftu. Tyle tam napisałam i do dzisiaj pamiętam to wzruszenie, jak sobie zobaczyłam, ile tak naprawdę ja dodałam do tej powieści. I teraz jak czytam i poprawiam, robię ten trzeci draft, to sobie dopiero teraz uświadamiam, jak ta książka jest ogromna, jak ta książka jest rozbudowana, kiedy ja to zrobiłam. Ja naprawdę czytam czasami te rozdziały i ja sama siebie zaskakuję, bo już nie pamiętam, żebym taką scenę w ogóle napisała. Że wstałam. Wstałam o 7. Zrobię sobie kawę i siądziemy do poprawek. Jest 10, więc z 2 godziny tutaj siedzę chyba?
Jestem na 34 rozdziale, także zrobiłam dwa rozdziały. Mieliśmy tak naprawdę pierwszy taki pełny flashback do 2004. Ja się zawsze jaram tymi flashbackami, bo te momenty Conora z Florą, jak się tam poznają i tam zbliżają się do siebie, to jest za każdym razem taki vibe, ja to tak uwielbiam. To jest mój ulubiony moment w książce, jak właśnie cofamy się do tego momentu, kiedy Conor i Flora mają tam po 12 lat. Ale ono raz na jakiś czas powraca, ej, ja nie wiem, dlaczego wszyscy mają problem z rybkami sferajny. Centralnie, normalnie w Ameryce tak jeżdżą po tych rybkach sferajny, bo to po angielsku się nazywa shark tail. To wszyscy w Ameryce jeżdżą po shark tail. Włączycie sobie jakąkolwiek recenzję na YouTubie o shark tail i po prostu ludzie takie psy wieszają po tym filmie. I nawet teraz WatchMojo dodało filmik. Najgorsze filmy DreamWorks, to wiecie, że ja się na DreamWorks w sumie wychowałam, nie? Najgorszy film DreamWorks to niby jest właśnie rybki są. I teraz zjeżdżam w komentarz, bo się wkurzyłam. Wie jaki tam najlepszy film, jaki istnieje, nie? Najlepsza bajka ever. Jeszcze jak dubbing polski to, bo angielski dubbing jest taki średniawy. Ale polski dubbing to jest majstersztyk. I wszyscy mówią, o czym wy gadacie? Rybki sferajny to najlepszy film ever. Że to jest taki komfort film, nie? Komfort bajka. I wszystkim daję lajki. Bo wszyscy plują faktami. W dalszym ciągu mam problem. Co mam robić przez resztę grudnia? Jest pierwszy, w ogóle pierwszy grudnia. Pierwszy grudnia. Ale z drugiej strony, co ja mam robić przez resztę grudnia? I teraz sobie tutaj patrzę, że Monika Sygo, która jest beta readerką projektu Iris, bardzo się jaram, tak by the way. Bardzo mi zależy na jej opinii, bo ją bardzo szanuję jako pisarkę. Uwielbiam jej książkę Nad ranem. Dlatego też bardzo jestem ciekawa, co powie o projekcie Iris. No i tutaj sobie patrzę, że w poniedziałek zaczęła czytać projekt Iris. Czyli 27 listopada. A zaś Natalia Brożek jest beta readerką z całego psiego serca. I też się jaram, bo też jestem ciekawa, co ona powie o tej książce. Też ją bardzo szanuję, no przeczytałam już 4 książki. No i myślałam, że Natalia sobie na chwilę odpuściła z całego psiego serca, że nie czyta, ale ostatnio mi napisała, że czyta. Bo ja nie wytrzymam bez pisania, ja muszę coś robić. A też zaczynać... zacząć nowy projekt? Z ciekawostek, mam na Instagramie folder, który tworzę od jakiegoś czasu z pomysłami na kolejne książki. Zajęłabym się tym, nie? Także mam tutaj parę już takich pojedynczych pomysłów. Na koniec, moi drodzy, klasycznie fit check. Znacie sweterek? Ostatnio cały czas go noszę, ale jest za fajny. Pod tym mam taki tank topik, jakby było za ciepło w pracy. I teraz uwaga, spodnie. Spodnie są magiczne. Patrzcie to. What is that, nie? Takie gacie, takie pręgowane, ale taki materiał rozciągliwy, elastyczny, długie, rozszerzane i pyk. Elegancka gumeczka. Słuchajcie, hit. No, moi drodzy, jest grudzień, a grudzień oznacza białe outfity, a białe outfity oznaczają, że nadchodzą święta. I wanted to do something and I was like, made a phone call. Paul, let's meet and talk about Replica. You sure? Yeah. Okay, we'll see you at coffee. Leave position. But really, I feel like at every position cały czas zapominam w sumie, że ja w sumie nie piszę tak źle. W sensie, no wiadomo, nie? Bywają takie momenty, że tracę w to wiarę po prostu czasami. Ale potem dochodzę do takiego momentu, że czytam jakąś scenę i mam
taką myśl, że w sumie to potrafię, że w sumie to nawet całkiem fajnie piszę. Wiem, jak te emocje przelać i sama czytam niektóre momenty. Ja jestem w szoku, że to ja napisałam, nie? Chciałam wam jeszcze pokazać, bo wczoraj miałam kupić świąteczną kartkę dla koleżanki, dla której tutaj pakuję paczuchę. I znalazłam takie śliczne kartki, że kupiłam was 5. Patrzcie, tutaj mam taką z pieskami przy stole. Pieski robią sobie wigilię i one się w ogóle tak otwierają, że ten stół się otworzy i on będzie, ta kartka będzie stała normalnie. Tutaj koleżanka chciała widokówkę, więc taką mi kupiłam ze stacją Tokio. Tutaj mam też taką bardzo wyjątkową, niespotykaną, że jest choinka i ona się tak otwiera. Dalej tutaj mamy taką z choinką Mikołajem, że on tutaj niby ciastka ma jeść i to też się otwiera, że ten stulik będzie się rozkładał i w ogóle. I jeszcze jedną taką, że Mikołaj tutaj do dzieci przychodzi, tutaj piesek jeszcze jest. Outfit dnia, moi drodzy, tu mamy tą bluzę oversize'ową, którą ostatnio widzieliście. Pod to mam, nie hejtujcie, crop topa. No tak to ogólnie wygląda. Na bank się w tym ugotuję. Nie no, fajny ficik, nie? Także ja spadam, widzimy się prawdopodobnie jutro, bo już dzisiaj do niczego nie siada. Koniec. Oficjalnie koniec sumienia. Nie potrafię wam za każdym razem opisać, jaka ta książka jest smutna. 10 listopada zaczęłam poprawki. Jest 3 grudnia. Prawie miesiąc robiłam te poprawki i mocno to odczułam z początku, bo wydawało mi się, że wszystko się dłuży, że nie mam na to sposobu, że nie wiem, jak do tego podejść, że nie wiem, co z tą książką jeszcze zrobić, że te błędy mnie dojeżdżają i w ogóle wszystko. A druga połowa to przeleciała jakby, nie wiem, jakbym to zrobiła w jeden dzień. To się tak jakoś czyta z emocjami takimi, że nie chcesz skończyć i czytasz dalej, czytasz, jesteś ciekawa, co dalej, ja jestem ciekawa, co ja tą książkę napisałam. Jest 11:18, 3 grudnia, a ja w tym momencie zupełnie nie wiem, co mam robić.